Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie, moi drodzy. Z tej strony jest oczywiście Korneliusz Cezary, Aleksander Nexion Rzeźwicki, a ze mną jest Patryk Lachulach. Witam. Dzień dobry, wieczór. Ale kurde, żeś poleciał na początku, panie. Proszę pana, to jest zapowiedź jak prawie jak na konferencji Fame MMA 3. Podobnie. Na którą się umawiamy, Nexion? Na piątkę? Słuchaj, ja przed szóstą, ja lubię wracać przed siódmą do domu, więc szósta to jest dla mnie dobra godzina, dobry wynik. Słuchajcie, moi drodzy. Jak sami zresztą widzicie, no gramy oczywiście pack and play, co zresztą widzicie po miniaturce czy tytule. Niemniej jednak obecnie na SBC mamy możliwość wykonania sobie rozbudowy, SBC rozbudowy z danych lig. Mamy tutaj La Ligę Santander, mamy Ligę, mamy Serie A i mamy Bundesligę. Sprawa jest taka, że wykonujemy sobie 5 paczek rozbudowy z danej ligi. Taka jest też inna sprawa, że my na dobrą sprawę nie wiemy, co wybierze przeciwnik. Ja mogę sobie wybrać Bundesligę, mogę sobie wybrać Serie A, mogę sobie wybrać Ligę Lachu, natomiast może wyskoczyć z La Ligą Santander albo z którąkolwiek z tamtych powyższych, więc będzie też taki drobny element zaskoczenia, więc mam nadzieję, że będzie się wam to podobać. Lachu, mam nadzieję, że już wybrałeś sobie jakieś SBC, które będziesz robił. Tak, ja już sobie wybrałem, zaznaczyłem sobie do ulubionych dałem nawet. Okej, okay, dobra, wiesz co, to ja też jak cię znam, to chyba wiem, którą zrobisz. Ja im pokażę może, zobaczymy, czy się sprawdzi. O, wy widzicie, o to jest to. Zaznaczę do ulubionych też. Dobra, dobra, to tak słuchaj. Taki jest mój typ. Taki jest twój typ. To ja też potypuję i ja obstawiam, że ty byś zrobił... dobra, ja też zaznaczyłem i obstawiam, że zrobiłeś to. Okej, okay, zatem chodź, lecimy robić SBC, a z wami okay. Się już widzimy w momencie, kiedy będziemy otwierać paczuszki. Si. Dobra, cudownie. I teraz na paczuchy. Tak jest, teraz na paczuszki. Dobra. Okej. Jesteś już gotowy? Tak, tak, tak. Zatem witamy się po drobnej przerwie. Dla was to była sekunda, dla nas były to 3 sekundy. Zatem, moi drodzy, jak widzicie, ja przygotowałem 5 takich paczek. Wy teraz widzicie, jakie paczki przygotował Lachu, więc teraz też sami możecie sobie porównać, czy trafiliśmy z naszymi przewidywaniami. Zatem, Lachu, 3 piłkarzy, 1 rzadki. Może, tak myślę, jest. Że możemy rozpoczynać z otwieraniem. Ja tylko proszę, żebym miał bramkarza. Może być, albo nie, no Kepy tutaj nie może być. Też miałem pośmieszkować. No. Ale on by ci nie potrzebował zmiennika wtedy, wiesz? O tak, bo on nie potrzebowałby zmian. Dobra, ja otwieram pierwszą, zobaczymy, co to będzie. No to ja trafiłem legendę. Ja trafiłem legendę Ultimate Team, po prostu. Tylko tyle mogę powiedzieć. Ależ to jest piękna karta. Muriel. Tylko duplikat, muszę podmienić. Dobra. O, jest bramkarz, jest dobrze, dobrze, połowa sukcesu. Myślę, że możemy otwierać następną paczuszkę. U mnie poszła druga i zobaczmy, co teraz będzie. Ja czekam, żeby to się tak podświetliło ładniej, żeby był ten lokal. To by było w ogóle najpiękniejsze. O, co tam było? O, okej, okay, nie jest źle, ma naprawdę dobrych zawodników. Ja ci powiem tak. W tym momencie zapewniłem sobie, że wszyscy oglądający ten odcinek będą mi kibicować. Także, dlaczego? No. Dlaczego? Dowiesz się w swoim czasie. Okej, okay, dobra. Otwieramy trzecią. No nie, ja nadal bez walkoutu, ale może będą ekrany? Nope. Okej, okay, no dobra. Super nie jest, ale tragedii też nie ma, umówmy się. Zostały dwie, czyli co, mogę otwierać przed ostatnią? Tak, jak najbardziej, możemy otwierać przed ostatnią paczuszkę. I uwaga. Czy coś ma? Nie, u mnie. Nie ma, u mnie też nie. I też bez ekranów niestety. Ja mam ekrany, ale pominę. O, czemu? Co to za burżuj pominie? Okej, okay. Nie no stary, trafiłem duplikat zawodnika, którego trafiłem przed chwilą. Przecież to jest niemożliwe. Dobrze. Dobra, ostatnia u mnie leci. No u mnie też leci ostatnia. Last Christmas. No tak, a to takie no ostatnie. No nie wierzę w to, znowu duplikat! Znowu ja duplikat! Dwa duplikaty trafiłem i to takich grywalnych zawodników! No to będziesz grywalny tylko jednym. Kuźwa, mać! 4 bramkarzy, 3 duplikaty. Szykuje się naprawdę świetny pack and play. Panie Patryk, pokazuj mi pan, co masz pan w środku. Znaczy, w sensie w składzie tam. Niekoniecznie, co... No, pokazuj skład! Bo to może... Czy ty wybrałeś ligę hiszpańską? Czemu tak nie Bundesligę? What? Stwierdziłem, że zabiję cię twoją własną bronią, bo myślałem, że ty weźmiesz ligę hiszpańską. To widzę, że nieźli są z nas typerzy. Ale jakich ty masz tu zawodników i masz Polaka Rodaka.
Ty masz Dumbię Castillo. No, mam Dumbię i mam Mosesa Simona. Jest taki problem, że nie mam właśnie tych, nie mam napastników. No i zobaczymy, co będzie. U mnie jest problem taki, że moi obrońcy mają 40 tempa, więc to jest największy problem. Ale się nie przejmuj. Mówisz? Wcale. Tak. Bo taki Piotr Zieliński się odpali. Oczywiście. Taki rozpędzony... Nie, ja nic nie mówię. Dobra, powodzenia, Patryk, powodzenia. Powodzonka, muszę inną pozycję przyjąć do grania. Ale mówię, to jest ta moja legenda, że no, jakby nie patrzeć, to była kiedyś legenda. No nie, ci obrońcy, 40 tepa, dogoń go! Kontrywa, tak jest! I rób salto jak Miro Klose za młodu. Dlaczego? Pytam się, dlaczego? Mamy 11 listopada. A ja nie widzę żadnej polskiej plany, ale... Diego, dlaczego się tak zachowałeś? Diego, trzeba było troszeczkę wyjść. Ale tak jest, z 2 metry byś mnie dogonił. Tak nic. No, tak, chyba kilometry. Ale stawiam, że 2 metry. Ło! Ty znowu z tymi przewrotkami widzę. Ty, a może tak teraz myślą sobie piłkarze Chelsea, nie? Że lepiej nie strzelać, tylko strzelać ładne bramki. Tak, to na pewno sobie myśli Kepa, że ja... Po co w ogóle zejść, skończyć mecz, może najlepiej wygrać puchar, trzeba zrobić coś więcej. Ale cię musiał wkurzyć, chciałbym cię widzieć, jak to oglądałeś. Ale... Nati tylko siedziała obok i tak do mnie spokojnie, to tylko mecz, to tylko mecz. Jak kurwa. Nie pomaga takie coś, nie. Ale... To tylko piłka nożna. Jak piłka nożna tylko. Ja mam lewego pomocnika na lewej obronie. O właśnie, Castillo się boję. No i krokiet! Jak zwykle krokietem, tak? Ja już tobie coś mówiłem ostatnim razem, jak nagrywaliśmy do ciebie. Nigdy więcej krokietu. Na święta, mama przyniesie. Krokiety! Przez okno krokiety wyrzuci. Mama, mówiłem, nigdy więcej krokietów. Proszę wybić, dziękuję. Oj. O, Dumbia. O nie, jak się położył. To jest ten moment. Znajdźmy go jakby tam, o nie. Jakby to było kilka fif temu, to już bym miał bramkę straconą, bo Dumbia by przebiegł po boiska. O nie! O, Piotr Zieliński! Tak, do kamery tutaj. Uśmiechnij się, a nie. Siądź, no dobra, posiedź. Usiadł sobie. Usiadnij sobie tutaj na dupce. Ale stary, no przecież piątek też nie ma gameface'a. No tak, tylko że piątek jeszcze wiesz. On się odpalił. Myślę, że w następnej już powinien mieć. W następnej to powinien mieć w ogóle cieszynkę. Nie wiem, czy on dostanie tą cieszynkę, bo ona jest. Aha, niepoprawna wiesz... politycznie, tak? No, tak. Jezus Maria, bo koleś jest napastnikiem, więc strzela. Co jeszcze strzela? Pistolety. O, hurdur, morderca. Nie, dostał, jakby ziomek jak, dostał czerwoną kartkę. A nie Cavani czasem? Jak snajper strzela? Tak, jak snajper strzelał, on dostał za to drugą żółtą i czerwoną w efekcie. Ale ja bym na przykład się bawił Simon? W Legolasa. Ten. I co? A ja Faragorna, ja bym ten. Albo jak druid z różki, a ty knajtem jesteś, to byś z Axa walił. Przed chwilą, przed nagrywaniem rozmawialiśmy sobie ludzie o... legendarny mecz. Tak, Ligi Velocter, polecam, gdzie padło pewne sformułowanie dotyczące tworzenia skrótów jak Mason. Tak, to była klasyka więc... gatunku, to był chyba mój najlepszy pomysł od tych 7 lat, kiedy nagrywam na YouTubie. Znaczy, jeżeli Ligi ktoś Velocter. Z was wie, o co chodzi, to musicie po prostu napisać teraz w komentarzu, znaleźć ten film, odkopać, tam przyznam trochę złotej łopaty. Weź go podlinkuj, bo ma 2000 wyświetleń, to nie znajdę. Ale to musimy dobić, dobra, to ja podlinkuję i zapraszam bardzo serdecznie. Tam jest mój komentarz sprzed 4 lat, że ja już wtedy odkopywałem. To już, stary, 4 lata temu to był odkop, to co dopiero teraz? Teraz to wykopaliska już. Archeologia. Ja mam herb Napoli, u ciebie Piotr. Nieładnie, a ty masz jakiś chiński. Z czerwonym smokiem, czy tam tygrysem, kobra. To kobra, czy to tygrys? Tygrys. Tygrys. Nie, smok to jest, co ty mówisz, jaki tygrys? A nie wiem. Ty to smoka nie poznajesz? Tygrysa. Nie, no smok, to jest tygrys. Chyba. Nie, no ty, to jest tygrys. Poważny tygrys. A to taki benegalski bardziej. Benegalski? No. Nie wiesz, jaki bengalski. To jest tygrys benegalski? Bengalski. Nie bardzo. No. No właśnie. Musisz sobie wygooglować. Lekcja chemii z Nexonem i Zachem. Czy tej przyrody. Chemii? Co ty człowieku brałeś dzisiaj przed tym odcinkiem? A może czego nie brałem? O, to te... Halo, Ania Żylaku wziął swoją porcję tabletek. Jaki tabletek? Tyle razy mówiłam, psiusz kulażą. Słabe te tabletki, Patryk. Co nie Patryk? Patryk? O Jezus Maria! Piotr nie. Zieliński, jak za młodu! Dobrze. O, źle. Jak podał do bramkarza. Kurwa, chciał bramkę chyba strzelić, nie? Ale to dobrze, podoba mi się, że mam zawodników głodnych gry, ale może niekoniecznie do swojej bramki. O, tu na dole?
O nie, jak ty go tu przemyciłeś? Nie! Jak tam wcisnął nogę? Nie! Ale miał asystę. Co jest w ogóle? Ja pierdzielę! Dlaczego tak późno? I dlaczego prosto... Ustawiłem się na szczęście. Dobra, Moses. O nie, to jest gol. Dobrze. Nie, Kosicki prosto w niego. Ile my musimy mieć strzału, żeby coś w końcu wpadło do tej siatki? Ruszaj tam. No gdzie spalony? Gdzie Stevie spalony? Wonder, kurwa. Ładnie, Soler. Ale po co takie przyjęcie? Potężne, dobrze, bardzo dobre przyjęcie. Nic nie mówię. Dumbia! Jak walno. Ale kurwa. Zastanawiam się, czy bramkarz, gdyby stanął na torze lotu tej piłki, czy on by przeżył. Okej. Okay. Ale ja ci mówiłem, że jak trzeba strzelić bramkę, to trzeba już ją strzelić ładną. I to było... O Jezus, to było jak przed patchem, nie? Z pierwszej piłki Finezja, cyk, gol. Gonić go tam. O nie, ja widziałem wczoraj, że ty tam podasz, no wiedziałem to. Środek, panowie, środek. Tu. Dobrze, tak mogę strzelać. Professor Lupin. Ale Lo Celso już jest trupem, Jezus Maria. Piotr. Dobrze. Aj. Dobrze. Tu. O nie. Ej, dlaczego obrony nie mam? Mina, proszę. Proszę, musi być. I co teraz? Tak. Bramkarz? Co? Nie. Jezus. Ile tych strzałów? Tak! 87 z kółki. Do kamery! Co to jest? Juanpe. Juanpe. Tak jest. Nie dobrze. Ale należałeś. Ja pierdziele, ale patrz, no tam we trzech stało. Ale jak cisnął to? Co mu się stało z głową? Pomiędzy trzech. Dobra, teraz już ostateczna destrukcja. Final destruction. Choose your fight. Test your mind. Nie! Jezus Maria, myślałem, że będzie kardy! Boże, tylko nie to! Kurwa, ta gra jest najgorsza! Dlaczego? Gra jest najgorsza! Piotr Zieliński z dedykacją dla wszystkich, co trzymali za mnie kciuki. Serduszko dla was. Łapka w górę, pamiętajcie, że ja zawsze z wami. Tak, dobrze. Krokieta. Siada. Ja wiedziałem, że w 90 coś musi być. Musiało coś być. Nie, Nexo, nie rób tego, nie po kick-offie. Nexo. Please. Nexion. Nie! Dlaczego? Kurde! Yes. Dlaczego to się odbija? Dlaczego? Nic nie chciało pójść. Ja pierdzielę. Jaki bullshit. Ja, dobra, koniec, bo brzmi jak koza. Było super, moi drodzy. Lachu, dziękuję bardzo za odcinek. Straszny niesmak mam. Dziękuję również. No, bardzo fajny mecz. Ja pierniczę. Ojej, dobra. No mówiłem, że Piotr... Ale ja cię ostrzegłem. Powiedziałem, że ostateczna destrukcja Piotr Zieliński. Nie, tylko czekaj, bo aż mi się zlagował, nie? Ściąga mi pada na prawą stronę. Piotr Zieliński, dwie bramki, man of the match Kandreva. Kandreva i Zieliński po 9-0. Cena, to ja lubię takie rzeczy. Aż muszę to zobaczyć. Ostatnią bramkę chcesz zobaczyć? To nie mogę trafić w ostatnią bramkę. O, teraz trafiłem. No dlaczego? Tu wszystko tak bardzo poszło nie po mojej myśli, że to jest szok. Nie chciałem kompletnie tam zrobić tego ślizgu. Ja myślałem, że on ma tę piłkę na nodze i chciałem ją wybić.
Moi drodzy, widzicie w tle, jak ja quickseluję cały skład. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Patryk, za nagranie odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli chcecie więcej pack and play, to zostawcie kciuka w górę i dajcie mi o tym znać w komentarzu. No cóż, żegnam się. Trzymajcie się, na razie i papa. Cześć. Piona. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pęka.